Jesteśmy tutaj w bardzo konkretnym celu, mianowicie razem z Fundacją BZWPK przygotowaliśmy dla Was konkurs na stworzenie własnego biznesu w ramach szkoły. I pierwszym etapem tego konkursu jest to, że zaprosiliśmy dzisiaj tutaj 4 przedsiębiorców. Z każdym z nich będę miał okazję porozmawiać 15 minut, zadać im pewne pytania, tak żebyśmy mogli skorzystać z ich doświadczenia. Nie zależało mi na tym, żeby nie karmić Was suchymi terminami, faktami, które i tak możecie znaleźć sobie w internecie, ale chodzi o to, żeby można było skorzystać z tego, że takie osoby tutaj zgodziły się dzisiaj poświęcić swój czas i przyjść. I teraz, żeby już nie przedłużać, chciałbym zaprosić do siebie pierwszą osobę, Filip Henik. Przywitajcie go proszę. Filip, na sam początek, ja wiem czym się zajmujesz, natomiast większość osób zebranych w tej sali być może nie wie, dlatego jakbyś mógł przybliżyć to, na czym polega Twoja działalność. Prowadzę kilka biznesów w zakresie operacyjnym, czyli tak naprawdę zarządzania tym na co dzień. W kilku innych z kolei jestem inwestorem finansowym. Tak naprawdę to na co dzień realizuję swoje pasje i tak jak pasją od zawsze był sport w moim wypadku, tak dzisiaj po części od kilkunastu lat tą pasją też jest biznes, bo biznes to jest swego rodzaju sport. Może niewielu z Was wie, ale tą spółkę, która jest właścicielem choćby szkoły Bogata, to moja skromna osoba zakładała i byłem jej pierwszym prezesem, także po części też tutaj wszyscy się spotykamy dzięki temu, że taki pomysł gdzieś tam wykiełkował. No to już będzie z dobrych 8 lat temu, więc tak to... No właśnie, skąd ten pomysł? Dlaczego, dlaczego myślisz, że ten pomysł w ogóle wykiełkował na swój własny biznes czy biznesy w Twoim przypadku? Znaczy to jest tak, że są ludzie, którzy mają, nie wiem, jeden pomysł i ten pomysł jakąś drogę życiową sobie obierają i on konsekwentnie realizują. Są ludzie, którzy mają 50 pomysłów na minutę i żadnego z nich nie wcielają w życie, bo zawsze jest jakaś przeszkoda, albo odkładają to na jutro. Ja mam tak, że mam bardzo dużo pomysłów. Kiedyś ich w ogóle nie filtrowałem, tylko starałem się większość z nich wdrażać w życie. Potem doszedłem do takiego momentu, że się okazało, że jest to niewykonalne. No ale parę z nich właśnie się udało wdrożyć. A szkoła, no, dlatego że jakby łączenie sportu i edukacji, to uważam, że jest czymś, czego w Łodzi brakuje i takiej oferty generalnie dla młodzieży brakuje i nie wiem, myślę, że to był akurat dobry strzał. Okej, ale to jest, szkoła to jest jeden z któryś tam biznesów, bo od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że uprawiając sport, konkretnie koszykówkę, doznałem kontuzji takiej, która spowodowała, że nie wiedziałem, czy będę w stanie normalnie jeszcze w sporcie funkcjonować. Groziło mi to, że znaczy w ogóle nie było powiedziane, że będę w stanie normalnie chodzić. Więc zbiegło się tak akurat z momentem, kiedy kończyłem studia. No i trzeba było w jakiś sposób zarabiać na życie. Więc na początku zrobiłem to, co robi każdy. Otworzyłem, to się nazywało Gazeta Praca, takie coś było. Dzisiaj to nie pracuje, ale każdy. Zacząłem, jakie są oferty pracy i zacząłem pracę w jednej firmie produkcyjnej w Łodzi na stanowisku sprzedawcy. No a potem się tak potoczyło, że tę pracę zmieniałem, w międzyczasie wróciłem do sportu. No ale gdzieś po powiedzmy 2,5 roku, 3 latach zbierania doświadczenia za czyjeś pieniądze, tak? No bo ktoś mnie zatrudniał, ja dla niego wykonywałem określoną pracę, on mi za to płacił. Taka współpraca win-win trochę. Stwierdziłem, że to nie do końca jest win-win, bo jestem w stanie pewne rzeczy robić lepiej sam, niż robi to firma, w której pracuję. No i doszedłem do wniosku, że czas jest na własny biznes. Ten biznes się łączył z tym, co robiłem dotąd dla mojego pracodawcy. Pracowałem w takim autorskim holdingu, który zajmował się szeroko pojętym recyklingiem materiałów i zastosowaniem tych materiałów przy budowie obiektów sportowych. No i wymyśliłem, że jestem w stanie te materiały gdzieś pozyskiwać z innych źródeł trochę taniej, sprzedawać je może trochę skuteczniej, trochę drożej, a pojawiło się jakieś pole do generowania marży i zysków. No i tak się zaczął mój pierwszy prywatny biznes, choć
tak między, prawdę mówiąc, to tam wcześniejsze próby własnego biznesu z Kubą Urbanowiczem, który tutaj z tyłu stoi, podejmowaliśmy już wcześniej, organizując jakieś turnieje koszykówki ulicznej, czy próbując mieć agencję takiego sportowego marketingu, która też tam miała różne rzeczy robić, między innymi reprezentować też zawodników, no ale generalnie gdzieś tam masy koniecznej do zbudowania przedsiębiorstwa, na tym nam się nie udało osiągnąć, natomiast ten biznes związany już wtedy z handlem dosyć specjalistycznymi materiałami, no, udało się kupować. Ja pamiętam, że też byłem gdzieś tam częścią przez chwilę tych początków. Strona bardzo istotna. byłem ich świadkiem. Gołym okiem widać, jak niesamowita droga została przebyta, jak to się rozwinęło. I chciałem się Ciebie zapytać, czego się nauczyłeś? Znaczy, przede wszystkim nauczyłem się pokory, bo wiecie, jak to jest. Człowiek ma 24-25 lat, w zasadzie... Jeszcze nie wiecie. Będziecie wiedzieli za kilka lat, jak to jest. Wydaje się, że świat stoi przed tobą otworem. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że my się wtedy w ogóle nie zastanawialiśmy, nie baliśmy, tak? Nie było czegoś jakiejś tam chłodnej... Znaczy, oczywiście były kalkulacje, jakieś założenia, prognozy i tak dalej, ale wtedy się po prostu nie zastanawialiśmy, co się stanie, jak się nie uda, tylko po prostu działaliśmy, więc ten początek to był taki, że nauczyłem się takiego braku zahamowań, braku strachu przed porażką, ale tego po części uważam, że nauczył mnie sport, bo większość z Was pewnie spotyka się z tym, że co weekend raz się wygra, raz się przegra, tak? Ale w poniedziałek trzeba znowu przyjść na trening, stawić czoła, że tak powiem, tej pasji, którą jest sport, spotkać się z kolegami z drużyny, którymi się wspólnie ten mecz przegrało, i jakby tydzień zaczyna się od nowa, tak, wchodzimy w jakiś kolejny rytm. I tak samo jest w biznesie, czyli jakby porażka jest jej elementem normalnym rywalizacji sportowej, jest normalnym elementem biznesu. Ten brak tego strachu na początku spowodował, że pewne rzeczyśmy zrobili bardzo szybko. Natomiast tak naprawdę doświadczenie, które się zyskuje potem w czasie, myślę, że głównie skutkuje w tym, że wzrasta poziom pokory. Pokory wobec otoczenia, świata, jakby zdarzeń, które mogą się wydarzyć, i jakichś tam zagrożeń, także potem rośnie ten poziom pokory. Ja miałem taki okres, moje szczęście, że przez pierwsze lata w biznesie wychodziło mi w zasadzie wszystko, czego się nie dotknąłem, to zamieniało się w złoto. Natomiast myślałem, że tak będzie z każdym kolejnym biznesem i człowiek wtedy traci taki instynkt samozachowawczy. No a potem przyszły takie okresy, że naprawdę żeśmy strasznie dużo mieli biznesowych wtop, szczególnie w innych projektach, które nie bezpośrednio realizowaliśmy, tylko jakby za nasze pieniądze my inwestowaliśmy, a realizowali te projekty zewnętrzni menadżerowie. No i się okazało, że tak wcale tak dużo nie jest. I to było takie pierwsze zderzenie się z taką ścianą trochę i właśnie to wtedy jest taka pokora, że nie jestem mistrzem świata, są inni lepsi, wiedzą trochę więcej, trochę ostrożniej działają, trzeba się znowu dotykać kilka kroków wstecz i zastanowić się, gdzie jesteśmy i co możemy robić. Wspomniałeś o pokorze, której jakby uczymy się w trakcie prowadzenia własnego biznesu. No i to jest na pewno jeden z elementów, jedna ze składowych. A gdybyś miał w takich żołnierskich słowach podać jeszcze trzy elementy, które składają się na przepis na sukces, twój przepis na sukces? To nie jestem w stanie w takich prostych żołnierskich słowach powiedzieć, bo jakby sukces to jest składowa tylu wypadkowych. Wszyscy zawsze mówią o ciężkiej pracy. No jasne, nie? Ale większość ludzi, którzy odnoszą sukces, wiadomo, że ciężko pracuje. To jest taki wytarty trochę słowa, tak? Szczęście. No i jest potrzebne, tak, bo jest jakieś, nie wiem, otoczenie, zbieg okoliczności, które na przykład powoduje, że branża, w którą inwestujemy, rośnie nagle, tak? Gdzieś tam się pojawia jakaś luka, możemy wiedzieć, trzeba mieć trochę szczęścia, tak? Ale nawet jak się ma szczęście i się ciężko pracuje, to nie znaczy, że się dobrze pracuje, bo trzeba też pewnymi sytuacjami umieć zarządzać, umieć sobie z nimi radzić, wyciągać wnioski, analizować. Myślę, że
czytałem pewnie kilkadziesiąt pozycji książek biznesowych, znaczy książek o karierach różnych menadżerów, biznesmenów, sukcesach pewnych projektów. Jakby tak to podsumować, to nie ma takiej, oprócz to jest przepis na sukces, tam bierzemy, nie wiem, 30 gram mąki, dosypujemy trochę cukru, kakao i nam wychodzi Apple, no nie? No to tak to nie działa, tak to jest wypadkowa tylu możliwości. To najlepsze jest to, że na tym samym pomyśle jedni ludzie zarabiają kasę, a drudzy notują stopy, tak? I po kilku latach zamykają biznes, schodzą z rynku. No to ten, kto by ci powiedział, że to tak, o, to jest ten przepis, no to on by na pewno za kosmiczne pieniądze w jakimś tam funduszu Venture Capital czy jakimś innym pracował i... Nie, słuchajcie, to wiecie, kto to jest na przykład, nie wiem, Elon Musk. Kto wie, kto jest Elon Musk? Jak się nazywasz? Piotr. Kto to jest, powiedz? To jest ten gość, który produkuje rakiety i wysyła w kosmos, i ma ten swój koncert samochodowy Tesla. Okej, dobra. Jest to człowiek sukcesu, czy nie? Jest. A wiesz, jakie wyniki finansowe ma koncern Tesla? No nie jestem w stanie tak przedstawić. No to jest miliardy dolarów strat w każdym kwartale, nie? No ale ma swój przepis na sukces, tak? Fakt, że on zrobił niesamowite pieniądze na wcześniejszym swoim biznesie, na PayPalu, na platformie do rozliczania płatności internetowych, z której pewnie czasem korzystacie, jak robicie jakieś zakupy w internecie. Natomiast dzisiaj jego biznesy palą kasę, tak? Inwestorzy tam cały czas dosypują pieniądze, tak? On chodzi po różnych bankach, inwestorach i tak dalej. Jest mega medialny, robi niesamowite rzeczy, ale pali kasę. No ale to znaczy, że co, że on jest słabym biznesmenem? No nie, tak? Więc to nie ma takiej definicji, takiej spójnej, tak? Bardzo ciekawy wątek właśnie poruszyłeś odnośnie tego, czym jest sukces i że sukces nie jedno ma imię, tak naprawdę tyle ile osób, tyle definicji sukcesu. I dlatego do ciebie pytanie, co ty poczytujesz za swój największy dotychczasowy sukces związany z biznesem? Swoim biznesem. Z moim biznesem to chyba wydaje mi się, że największym sukcesem jest to, że tworząc biznes w gronie często bardzo bliskich przyjaciół, ci ludzie są nadal moimi przyjaciółmi. Nadal się ze sobą spotykamy nie tylko na jakby takiej płaszczyźnie biznesowej, ale też na płaszczyźnie prywatnej. Mi się wydaje, że po tylu latach, to będzie już 13 lat takiego biznesu na swoim, cały czas robimy to w bardzo zbliżonym gronie ludzi. Co więcej, wielu z tych osób to są moi koledzy z boiska jeszcze, nie wiem, drużyn juniorskich. I wydaje mi się, że to jest największy sukces. Nie zarabiona kasa, nie posiadanie, nie wiem, samochodu, domu, czy nie wiem, jakichś innych gadżetów, o których myśli każdy, kto zaczyna robić biznes, bo taki też był mój cel, tak? Ja pamiętam, że nie wiem, Skoda Fabia, ale fajnie mieć Octavia i tak dalej, i tak dalej. Nie? Trzeba skakać po takich szczeblach. Potem to się zmienia za zaspokajanie podstawowych potrzeb. Ale tak naprawdę to liczą się relacje i utrzymanie przyjacielskich relacji z pewnym gronem zaufanych osób przez tyle lat, to mi się wydaje, że to jest tak naprawdę wyznacznik sukcesu w biznesie, bo on pokazuje swego rodzaju jakby etos pracy i zasady, które wyznaje się. W biznesie tak naprawdę można czasem zarobić bardzo szybko dużo kasy różnymi nieuczciwymi metodami. Natomiast współpracując z tymi samymi ludźmi przez tyle lat, trzeba mieć pewne zasady i to procentuje, także o tym też musicie pamiętać. W biznesach bardzo chętnie się mówi. Ja wolę mówić o Polaczkach, szczerze mówiąc. No i to świetnie, bo właśnie chciałem poruszyć ten temat tego, co poczytuję ze swoją największą dotychczasową porażkę. Znaczy, tyle ich było, że ciężko. Znaczy, to jest tak, każda złotówka, którą inwestujesz w jakiś biznes i ona się w ten czy inny sposób ją tracisz, tak? Musisz zamknąć projekt, odciąć jakby stratę, no to jest w sensie biznesowym jest porażka. Natomiast w sensie takim mentalnym, no to jest to tylko od ciebie zależy, czy coś z tego wyciągniesz, czy nie. To wróćmy znowu do sportu, tak? Okej, przegraliśmy mecz, przegrałem, nie wiem, walkę, tak, wyścig, duże dyscypliny uprawiacie, więc pewnie macie różne punkty odniesienia, no ale to muszę się jakby przeanalizować, dlaczego to zrobiłem. I mieliśmy takie porażki, tak? Mieliśmy, nie wiem, byliśmy wspólnie z tobą właścicielami drużyny piłkarskiej, tak? Która, no, próbowaliśmy postawić na nogi, w ekstraklasie grała, tak, ale nie było jakby podstaw finansowych do tego, żeby ten forum funkcjonować. A zainwestowaliśmy bardzo dużo pieniędzy,
zresztą wspólnie też z Marcinem Katatem i tą kasę żeśmy bezpowrotnie stracili. My straciliśmy pieniądze, miasto straciło klub grający w Ekstraklasie, po części też wizerunek ucierpiał, no bo to jest takie bardzo medialne, no ale jakby trzeba z tego wyciągnąć jakąś lekcję na przyszłość, tak? Czyli albo się nie angażować w takie tematy, albo wiedzieć, jak nimi zarządzać, trochę inny sposób zarządzać, tak? Nie wiem, miałem sieć restauracji polskich w Chinach na przykład, no i się nagle okazało, że niekoniecznie Chińczycy lubią schabowe, tak? I robiliśmy oczywiście badania, tak, różnego rodzaju i wydawało nam się, że lubią, ale to jakby wolę jednak włoski, jeżeli już, a generalnie Polska im się z tym się nie kojarzy i ciężko jest to zrobić. Oczywiście to jest coś, czym można też zarządzać i mając odpowiednie zasoby finansowe, można też takim projektem pewnie zarządzać, ale to bardziej była taka nauczka, żeby nie porywać się na 1,5-miliardowy rynek, będąc przygotowanym finansowo na otwarcie sieci na przykład stacji w Polsce, a nie tam, bo jakby skala i wyzwanie jest zupełnie inne i koszty zarządzania projektem na drugim końcu świata są zupełnie inne, więc jakby takie porażki to głównie wynikały raczej z tego, z braku możliwości i umiejętności mierzenia sił na zamiary, tak? A nie ze złych pomysłów, tak? I to jakby trzeba moim zdaniem umieć się oddzielić, tak? Czyli okej, no nie wyszło, bo źle żeśmy coś zaplanowali, podliczyli i źle czymś zarządzaliśmy, tak? A pomysł? Nie, pomysł był super, tak? Znaczy ja w ogóle, że nie ma złych pomysłów. Znaczy Warren Buffett, kto wie, kto jest Warren Buffett? To jest jeden z największych inwestorów finansowych, taki właściwie Berkshire Hathaway, to jest chyba największy fundusz amerykański zarządzający pieniędzmi bardzo bogatych ludzi, inwestujący te pieniądze w akcje różnych spółek. On mówił zawsze, że okazje inwestycyjne to są jak autobusy. Że ten inwestor, to on, tak jak my teraz tutaj siedzi, on tak przyjeżdżają i odjeżdżają i tak naprawdę mądrość to jest wiedzieć, do którego autobusu wsiąść. Tak generalnie jest trochę z życiem, nie? Że takie mamy okazje, no nie? Różne w życiu, tak? Nie wiem, to ta dziewczyna będzie moją żoną na przykład, ten chłopak będzie moim facetem, tak? Nie wiem, to jest ten sport, w który ja idę, a to nie ten sport, w który ja idę, no tak te przyjeżdżają. To jest lekcja matematyki, na którą nie pójdę, bo nie, bo jest ładna pogoda w parku, tak? A może zostałbym super matematykiem. I to tak jest właśnie z życiem i z biznesami. Także ja widzę bardzo dużo analogii między życiem a biznesem. Z jaką poradą zostawiłbyś tych tutaj młodych przedsiębiorców w przyszłości? Znaczy słuchajcie, was nie chcę stawić z jakąś poradą jako młodych przedsiębiorców może, bo jak powiem wam z mojego doświadczenia, pracuję u mnie bardzo dużo sportowców, byłych sportowców i to są najlepsi pracownicy, to są najbardziej poukładani, systematyczni. Jeżeli ktoś potrafi być dobrym pracownikiem, niekoniecznie musi być od razu dobrym przedsiębiorcą, bo się z tym wiążą zupełnie inne wyzwania. No i to znowu wracamy, wskazówka, tak? No inaczej, to proszę, co ty byś chciał usłyszeć, będąc w wieku osób, które są po drugiej stronie, co uważasz, że mogło być... To było tak dawno temu, że ja w ogóle nie pamiętam wtedy, co bym chciał usłyszeć, to ja wtedy... Zainwestuj w internet. Ja wtedy chciałem usłyszeć, bo Oasis na żywo, ale nawet nie wiem, czy to jest Oasis, to były takie czasy. No. Nie, wiecie, to wy dzisiaj myślicie, pewnie większość z was myśli w kategoriach tego, że kurczę, mam, nie wiem, klasówkę, egzamin, muszę poprawić oceny, idę do kolejnej klasy, mam mecz. I to jest właśnie prawidłowe myślenie w waszym wieku. I moim zdaniem jakby wybieganie w przyszłość i odkrywanie w sobie, pomijając jakieś tam mega wybitne jednostki, które mają pomysł na, nie wiem, zostanie jakimś youtuberem, czy teraz, nie wiem, teraz są takie jakieś nowe w ogóle profesje się wyklarowały, których... Influencerem, no. To naprawdę, przede wszystkim podążajcie własną drogą i realizujcie własne marzenia, to jest moim zdaniem najważniejsze, a to was gdzieś zaprowadzi, tą czy inną ścieżką was zaprowadzi. Mnie zaprowadziła do biznesu poniekąd kontuzja, tak? To mnie gdyby nie kontuzja, to bym dzisiaj w wieku 40 lat gdzieś tam jeszcze w Krośnie zarabiał jakieś marne miedziaki za odbijanie piłki, a stało się trochę inaczej. Dobra. To ja się zmywam, miło. Podziękujcie Filipowi za czas.